W Muzeum Regionalnym w Brzozowie trwa wystawa szopek bożonarodzeniowych. Wszystkie wykonali artyści rękodzielnicy z regionu brzozowskiego. W sumie w sali wystaw czasowych można zobaczyć dzieła 6 artystów. Niektóre z nich mają już ponad pół wieku, a ich stan wciąż jest idealny. Prezentujemy tutaj szopeczki, szopki bożonarodzeniowe artystów takich jak na przykład nieżyjąca już Aniela Orłowska z Przysietnicy, pana Romana Sokalskiego z Chumnisk i myślę taki unikat i najbardziej cenna szopka, którą posiadamy w naszych zbiorach, około 70-letnia szopka pana Laska z Chumnisk. Szopki bożonarodzeniowe są już własnością Muzeum Regionalnego w Brzozowie. Każdego roku są wystawiane w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Są to szopki, które zostały zakupione przez muzeum bądź darowane i one są cały czas właśnie w zbiorach muzeum, w zbiorach etnograficznych i raz do roku staramy się właśnie tutaj zaprezentować tą sztukę artystów. Oprócz wystawy dla oglądających będzie przygotowana jeszcze jedna atrakcja, oczywiście również związana ze zbliżającymi się świętami. Będzie można również wysłuchać prelekcji o obrzędach bożonarodzeniowych, o tym właśnie okresie świąt godnich w regionie brzozowskim. Wystawę bożonarodzeniową można zobaczyć do 13 stycznia.